Cześć, tu Kari. Jest 21 lipca. Zaczynamy weekend, jedziemy do Łodzi, a co będzie się oprócz tego działo, to zobaczycie. Zapraszam. Widać tutaj po obrazach, które są za mną, dojechaliśmy do Łodzi, jesteśmy już w mieszkanku, w którym tutaj przez 2 dni będziemy nocować. Pokażę Wam je, bo jest moim zdaniem bardzo ciekawe. I tak, już od samego wejścia widać łóżko, a tutaj mamy taki aneks kuchenny, jest telewizor, jest umywalka, jest lodówka tutaj w tej szafce, czajnik, telewizor, tu już jest właściwie okno. I widok na dziedziniec, nie jakiś powalający, ale może być. No i tu mamy łóżko i są też te obrazy. O, tak to wygląda. Tutaj jest łazienka, którą też zaraz Wam pokażę. I tak, zaraz wychodzimy coś zjeść, a jutro będziemy bardzo intensywnie zwiedzać, co oczywiście Wam wszystko w tym vlogu pokażę. A przy okazji czytam teraz książkę Mógłby spaść śnieg i pomyślałam sobie, że może jeśli uda mi się dokończyć tutaj w miarę szybko, to Wam o niej jeszcze w tym vlogu opowiem. Na razie przeczytałam połowę, ona jest dość krótka, bo ma tylko 100 stron, ale jestem już tak za połową. Mam pewne przemyślenia, ale o nich może trochę później. Idziemy właśnie do restauracji Złoty Imbir, którą poleciła mi Agnieszka z kanału Skrzypek z Poddasza, więc z tego miejsca ją bardzo serdecznie pozdrawiam i będziemy sprawdzać, czy faktycznie ta restauracja jest taka dobra. Się z Wami dnia kolejnego. Jeśli chodzi o wczorajsze wyjście do restauracji, to uważam, że było ono bardzo udane. Wszystko nam niesamowicie smakowało. Mi zdecydowanie najbardziej smakował deser, czyli mousse z mango. Także mogę powiedzieć, że polecenie tutaj jak najbardziej było słuszne i ja również od teraz będę polecać Wam restaurację Złoty Imbir w Łodzi. Także jeśli będziecie w Łodzi albo mieszkacie tutaj, to zdecydowanie polecam Wam tą restaurację. A dzisiaj idziemy na zwiedzanie. W planach mamy kilka miejsc, głównie muzeów, ale też innych miejsc, także oczywiście zabieram Was tam ze sobą. Zapomniałam Wam jeszcze wczoraj pokazać łazienki, więc teraz zrobię to na szybko. Ona jest naprawdę malutka, także tutaj za bardzo nic szczególnego nie ma, ale tak, jest lustro i Wam macham.
Cześć, a więc wróciliśmy już z Łodzi, jak widzicie, jestem już w Warszawie. I to jest ten moment vloga, w którym tak bardzo szybko podsumowuję nasz wyjazd do Łodzi, który był bardzo udany. Byliśmy w Muzeum Kinematografii między innymi. Oczywiście też dużo pochodziliśmy po ulicy Piotrkowskiej. Tutaj Bazyl mi łazi, więc miejcie to na uwadze, że różne odgłosy to on wydaje. Więc tak, Łódź nam się bardzo podobała, zdecydowanie wróciliśmy zadowoleni i myślę, że jeszcze tam nieraz wrócimy, bo nie zdążyliśmy niestety zobaczyć wszystkiego, co początkowo mieliśmy w planie. Parę rzeczy, no niestety nie udało się zobaczyć, które chcieliśmy, ale myślę, że jeszcze na pewno nieraz się tam wybierzemy. A póki co, tak, to tyle jeśli chodzi o ten nasz wyjazd do Łodzi. A póki co przechodzę do książki, o której chciałam Wam w tym vlogu przede wszystkim opowiedzieć, czyli do Mógłby spaść śnieg Jessiki Au. Nie wiem, jak to się to nazwisko czyta. Au? Au? W każdym bądź razie jest to książka, którą nie bez przyczyny wybrałam do tego vloga. Po pierwsze jest bardzo krótka, a po drugie lipiec, czyli miesiąc, kiedy byliśmy na naszym krótkim wyjeździe do Łodzi, to był też azjatycki miesiąc. Więc stwierdziłam, że chcę chociaż jedną książkę azjatycką w ramach tego miesiąca przeczytać. Tylko ja nie wiem do tej pory, czy ja mogę tę książkę sobie zaliczyć w ramach azjatyckiego miesiąca, czy nie. Bo i teraz opowiem Wam, o czym jest ta książka, bo wydaje mi się, że tutaj trzeba o tym bardzo dokładnie wszystkim powiedzieć, żeby móc się nad tym wszystkim zastanowić, bo to jest w gruncie rzeczy to, co chcę z tą książką tutaj zrobić. Zastanowić się, czy dojdę do jakichś wniosków? Pewnie nie, ale może Wy mi potem podpowiecie, jak o pewnych rzeczach myśleć, bo powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się nad tym bardzo długo i do tej pory nie wiem. Ta książka to jest po prostu, to jest taka krótka opowieść o podróży matki i córki, które jadą do Japonii i po prostu zwiedzają Japonię. Na początku Tokio, ale później też inne miejsca w tej Japonii. I teraz tak, czy to jest książka azjatycka? Zastanówmy się, czy to jest książka azjatycka. Bo pierwsze pytanie, które się nasuwa, no dobrze, to jakie pochodzenie ma autorka tej książki? Tutaj, jak można przeczytać na skrzydełku, Jessica Au jest pisarką mieszkającą w Melbourne. Wcześniej pracowała między innymi jako redaktorka i księgarka. No ale nie ma nic o tym właściwie, jakie jest jej pochodzenie. Wszędzie, gdzie patrzyłam w internecie, to pochodzenie to jest określane jako australijskie, czy też, że po prostu mieszka w Australii. No to wydało mi się zasadne spojrzeć na jej zdjęcie. No i jej zdjęcie sugeruje, że jest to osoba, która może mieć azjatyckie korzenie. No ale niekoniecznie musi, prawda? I teraz tak, jeśli chodzi o tą książkę, to jeśli wziąć to tak bardzo osobiście, no to główna bohaterka nieraz wspomina, że jej mama pochodzi z Hongkongu. O ojcu nic nie ma, o niej samej też jest powiedziane tyle, że mieszka w Australii. Więc tutaj mogę założyć, że narratorką tej książki jest sama autorka, ale i tak mam wrażenie, że nie daje mi to prawa do powiedzenia, że autorka ma azjatyckie korzenie. Więc tak naprawdę nie wiem do tej pory, czy mogę zaliczyć sobie tą książkę jako azjatycką, czy nie. Może o tyle, że dzieje się w Japonii, ale tak naprawdę, i tutaj przechodzimy do mojego kolejnego problemu z tą książką, to, że ta książka dzieje się w Japonii, nie ma praktycznie właściwie żadnego znaczenia, bo mogłaby się dziać gdziekolwiek indziej i pewne wnioski byłyby takie same, bo okej, książka dzieje się w Japonii, ale to nie ma żadnego znaczenia też dlatego, że tutaj główna bohaterka wraz z matką podróżują po tej Japonii. Tylko, że to nie jest jakoś super ekstra opisane, tak wiecie, że to konkretne miejsce musiało być jakoś tak opisane. Bardziej miałam wrażenie, że to jest lista takich punktów do odhaczenia i tyle, po prostu jedziemy dalej. A w międzyczasie pojawiają się też wspomnienia, czy też jakieś refleksje głównej bohaterki o innych rzeczach. I te inne rzeczy, no to są po prostu wspomnienia z jej życia, dotyczące jej rodziny głównie i jej jakiejś tam miłości, związków. Więc tak naprawdę, czy Japonia była tutaj ważna w tej książce? Moim zdaniem nie. Jedyne co, no to może to, że ta okładka na przykład to jest obwoluta tak naprawdę, bo okładka sama w sobie jest o taka zwykła granatowa, że okładka tej książki, no to, a właściwie tak jak mówię, obwoluta nawiązuje do wzoru, który był chyba tam wspomniany na jednej z Was.
I to jest tyle, jeśli chodzi o jakieś nawiązania. I jeszcze, no i też tytuł Mógłby spaść śnieg. Było tam takie wspomnienie po prostu, skąd ten tytuł, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia i to są tylko tak naprawdę dywagacje głównej bohaterki o rodzinie, o życiu. I problem mi się tu też pojawia pod koniec tej książki, gdzie tutaj naprawdę, wybaczcie, ale to musi być spoilerowe, bo to jest tak cienkie, że bez spoilera to moim zdaniem mówienie o tej książce nie ma sensu. Pod koniec pojawia nam się taka sugestia, tylko właśnie to jest już coś, co można samemu interpretować i to jest coś, co pewnie każdy zrozumie inaczej i nie każdy będzie o tym myślał w ten sam sposób, ale chodzi generalnie o to, że tutaj tej matki tak naprawdę nie ma. Ona jest nieobecna i nie chodzi tylko o to, że jest nieobecna ciałem, ale też duchem, bo od początku tak naprawdę zastanawiamy się, dlaczego tej matce jest wszystko tak obojętne, dlaczego ona się tak mało odzywa, przynajmniej ja miałam takie refleksje. A na samym końcu mamy tak bardzo dobitnie powiedziane wprost, że jednak tej matki nie ma, nie było jej na tej wycieczce nigdy, chociaż do końca ona teoretycznie się pojawia. Tutaj już nie chcę aż tak bardzo, bardzo spoilerować, ale co już jest i tak wydaje mi się wystarczające zarysowanie sytuacji. No i to jest coś, co mnie tak naprawdę zastanawia jeszcze bardziej, bo zakończenie tej książki jest takie, że go nie ma. To jest kolejny przykład książki, która mnie denerwuje o tyle, że jest urwana totalnie w połowie, jak gdyby. I ja wiem, że na przykład właśnie niektóre książki rządzą się swoimi prawami i mają swój styl i to właśnie jest bardzo dobre moim zdaniem, ale pewne rzeczy chciałabym, żeby gdzieś były domknięte albo chociaż bardziej skłaniające do jakiejś refleksji. Tu mi tej refleksji chyba zabrakło w pewnym stopniu, bo najciekawsze w tej książce są te momenty, kiedy właśnie główna bohaterka wspomina coś ze swojego życia, związanego ze swoją rodziną. I to jest ciekawe bardzo, ale te momenty, kiedy ona jest z tą matką i zwiedzają tą Japonię, to jest takie odhaczanie punktów z listy. I to jest po prostu nawet nie, że nudne, tylko nijakie. W tym nie ma absolutnie niczego, bo te punkty ją mają skłaniać do jakiejś refleksji, ale skłaniają ją i to nie ma żadnego powiązania ze sobą. I tak, ta książka jest bardzo ładnie napisana, jest taka dość melancholijna i ona ma 100 stron, ale jest bardzo dobra moim zdaniem do podczytywania, ponieważ właśnie to jest taka książka na zasadzie przeczytasz jedną, dwie strony, jeden akapit, czy też po prostu jakiś bardzo mały fragment i tyle już ci wystarcza, żeby pomyśleć o tym, żeby zastanowić się nad tym fragmentem na przykład. Ja tak miałam i czytałam tą książkę, powiem wam, bardzo, ale to bardzo długo, ale totalnie nie mam poczucia, że to był za długi czas. Nie, 100 stron, ale to jest idealna książka, jak nie macie w ogóle czasu na czytanie, w ogóle, a chcecie sobie coś cały czas czytać, podczytywać. Idealna książka, naprawdę, bo ja ją czytałam bardzo długo, naprawdę, bo czytałam ją dłużej niż tylko Weekend w Łodzi. To przyznaję się bez bicia, żeby nie było. Ale tak, to jest dobra książka na podczytywanie, że po prostu fragmencik, myślisz o tym fragmencie i jak będziesz mieć następnym razem czas, powtarzasz. Także pod tym względem mogę ją polecić, ale pod takim względem, że to będzie coś wspaniałego i wybitnego, no to chyba jednak nie, bo ja mam wrażenie, że okej, ja teraz myślę o tej książce, bo jestem świeżo po niej, ale to będzie coś takiego, co mi totalnie uleci z głowy za miesiąc, czy nawet może za parę dni, bo niestety, ale te myśli, które tu są zawarte, nie są aż tak nie wiadomo jak wybitne i ta relacja tej matki z córką tutaj też nie jest jakoś świetnie ukazana, właściwie bardziej to jest takie myślenie życzeniowe o tej relacji, niż faktycznie ta relacja tu występuje. I to jest coś, nad czym właściwie trzeba się samemu zastanowić i dojść do tego, czy tak było, czy nie. Ale w gruncie rzeczy nie dostajemy odpowiedzi na pewne pytania. Też tak jak mówię, mnie najbardziej zastanawia, czy ja tą książkę mogę sobie po prostu zaliczyć jako przeczytaną w ramach azjatyckiego miesiąca, czy nie. Bo nie chciałabym popełnić tutaj jakiegoś wielkiego misculture, czy coś takiego, ale po prostu
prostu, wiecie, problem jest taki, to nie jest książka japońska, to nie jest książka mająca miejsce w Hongkongu, czy też tutaj osoba autorska nie jest z Hongkongu, więc ciężko to stwierdzić. W internecie trochę brakuje informacji na temat pochodzenia autorki i tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj tutaj jest ta interpretacja tak trochę dowolna, aczkolwiek no tak jak mówię, nie chciałabym tutaj nikogo urazić ze względu na błędne przypisanie kultury, więc sama nie wiem, co mam tak do końca myśleć, więc chciałam wam po prostu o tej książce opowiedzieć, bo ja ją kupiłam, przyznam wam szczerze, dlatego, że to jest książka z wydawnictwa Artrage i jakiś czas temu to wydawnictwo ogłosiło, że ma kłopoty finansowe i że no naprawdę kupienie książki od nich z ich strony bardzo, ale to bardzo im pomoże. No i właśnie to mnie przekonało, żeby tą książkę kupić, bo chciałam po prostu w jakikolwiek sposób chociaż troszeczkę wspomóc to wydawnictwo, bo oni wydają też taką dość bardzo niszową, znaczy dość bardzo, oni wydają po prostu niszową literaturę też. Na przykład wiem, że w przyszłym roku chyba mają wydać peruwiańską powieść historyczną. No, bądźmy szczerzy, to nie jest książka, po którą każdy sięgnie, ale wydaje mi się, że warto coś takiego wspierać po prostu. Artrage też wydało Planetę Małp, więc to jest, wydaje mi się, taki chyba najbardziej znany i też podchodzący albo po prostu będący klasyką tytuł, więc takie wydawnictwa też są bardzo potrzebne, więc tak, ja kupiłam akurat Mógłby spaść śnieg. Kupiłam też chyba ta książka, którą kupiłam, nazywa się Biały głód, jeśli się nie mylę, ale mogę się mylić, coś z głodem na pewno, i to była fińska książka, więc te dwie książki kupiłam, bo jeśli chodzi o krąg kulturowy, to były one najbardziej z takiego kręgu, jaki mnie interesuje, czyli tutaj powiedzmy, że ten azjatycki, wiem, że to może być nadużycie, no ale akcja tej książki jednak miała miejsce w Tokio, więc dlatego tą książkę wybrałam, a też druga książka, no to fińska. No to moje początki z literaturą fińską, powiem tak, nie czytam za dużo literatury fińskiej jeszcze, ale chcę to cały czas pogłębiać, bo jak wiecie, czytałam już powiedzmy, że dwie książki jednego autora, ale chcę czytać więcej literatury fińskiej, bo to jest literatura, która mnie naprawdę interesuje, prócz literatury koreańskiej i ogólnie azjatyckiej, więc myślę, że w tym temacie będę się jeszcze rozwijać. Także jeśli wy też chcielibyście kupić coś z wydawnictwa Artrage, no to zostawię wam linka na dole. To nie jest film sponsorowany ani nic, po prostu mówię wam, co ja ostatnio sobie kupiłam i co mnie zainteresowało i co przeczytałam po prostu, więc tak, to po prostu takie bardzo luźne informacje, którymi się z wami dzielę. Także to by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobał i że obejrzeliście cały vlog z Łodzi i teraz wysłuchaliście też, co miałam wam do powiedzenia o książce Mógłby spaść śnieg. W Łodzi też nie byliśmy przypadkiem, nie zapomniałam to powiedzieć chyba, ale byliśmy tam głównie dlatego, że po pierwsze to jest dość blisko od Warszawy, po drugie ja nigdy nie byłam w Łodzi, a bardzo chciałam, więc cieszę się, że takie też kolejne mikro marzonko zostało spełnione w tym roku. No i to by było na tyle w tym filmiku. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! Bazyl chciał wam jeszcze tylko powiedzieć, że prosi, żebyście zostawili mu lajka albo subskrypcję, bo on bardzo, ale to bardzo by chciał dostać suba. Dajcie suba Bazylowi, to będzie on bardzo szczęśliwy. Pa!